Hej kochani, witajcie w świecie LOL Surprise. Dzisiaj czeka Was kolejna metamorfoza laleczek. Mam nadzieję, że obejrzeliście wszystkie moje odcinki z moimi metamorfozami laleczek LOL Surprise. Dzisiaj będę ratować kolejne chińskie podróbki laleczki LOL Surprise Fake i mam nadzieję, że zmienię te takie niezbyt ciekawe laleczki LOL Surprise w zupełnie kogoś innego. Do dzisiejszej metamorfozy wybieram laleczkę, która ma takie dwie śmieszne kiteczki. Laleczka wybrana, jeszcze tylko muszę jej ściągnąć buciki. Pokażę Wam, jak ona wygląda. Zobaczcie. Ciało ma w innym kolorze, nogi i ręce w innym. Tak oto prezentują się chińskie podróbki LOL Surprise. Do metamorfozy wykorzystam z kolei tę sukienkę. Oczywiście ona zmieni zupełnie swój kolor. No i na głowie moja laleczka będzie miała wielką kokardę. Mam teraz do Was prośbę, kochani. Każdy z Was szybciutko na dole w komentarzu teraz pisze, jaką metamorfozę LOL Surprise chciałby zobaczyć. Dajcie mi jakieś fajne pomysły, kochani. Czekam na inspiracje. Póki co zaczynam sobie od czarnej farby akrylowej. I tą farbą pokryję całe włosy mojej laleczki. Ściągnęłam już sobie samą głowę i będę pokrywać ten, co prawda, piękny złoty kolor, ale ja chcę, aby moja laleczka miała tutaj wszystko czarne. Aby wykończyć tutaj włosy przy samym czole, potrzebuję do tego cieniutkiego pędzelka i delikatnie, aby nie pobrudzić głowy mojej laleczki, wszystko pokrywam czarną farbą. Włosy już są idealnie czarne. Cały złoty kolor został pokryty farbą. Nie powiedziałam Wam jeszcze, jaką laleczkę dzisiaj robię, ale pewnie widzieliście już to na miniaturce i w tytule filmu. Robię laleczkę, która będzie podobna do myszki Mickey, a dokładnie do Mini. Stąd też te dwa czarne koki, które mają troszeczkę wyglądać jak uszy, czarny kolor. No a teraz zajmiemy się wielką kokardą, jaką Mini zawsze miała na głowie. Kokarda, pamiętacie? Musi być w kolorze czerwonym. Odrobina tutaj tej farby. Czerwony kolor również będę potrzebowała, aby pomalować sukienkę Mini. I czerwonym kolorem pomaluję tylko i wyłącznie tutaj tę kokardę. Opaskę, na której się trzyma kokarda, zrobię w kolorze czarnym. Tak, aby nie była widoczna na czarnych włosach. Pomalowaną kokardę na czerwono z czarnymi elementami odkładam, aby wyschła. I czas teraz na sukienkę. Zobaczcie, jest taka z falbankami na ramionczkach. Tutaj wszędzie ma jakby jeszcze, zobaczcie, falbanki i taką drugą warstwę sukienki. Cała ona będzie pokryta kolorem czerwonym. Sukienkę w przepięknym czerwonym kolorze, tutaj na pewno będzie potrzebna jeszcze druga warstwa farby, odkładam do wyschnięcia. Czysty pędzel i sięgam ponownie po czarny kolor.
I chyba najtrudniejsza rzecz do zrobienia, bo mam nadzieję, że mi się uda, trochę mam obawy, pokrywam całe ciało moje laleczki czarnym kolorem. Wow, zobaczcie na to. Póki co wygląda to bardzo, ale to bardzo strasznie, ale całe ciało idealnie pokryte jest cieniutką warstwą czarnej farby. Myślę, że już tej drugiej warstwy na pewno nie będzie potrzeba. Odkładam to, no i czekam, aż wszystko wyschnie. Czas na najmniejszą część garderoby i są to buciki. Póki co są z czarną podeszwą i mają różowy kolor. Ja zamienię ten różowy kolor na żółty? Może niech tak będzie. Mini miała chyba różnego koloru buty. Mogą być czarne, czerwone, białe, ale ja zrobię żółte z czarną podeszwą i z czerwoną kokardką. Żółciutka, jasna farba ląduje tutaj. Naprawdę jest jej potrzebne niewiele, odrobinka i malutki pędzelek. Biorę teraz buciki, postaram się, ops, a pobrudziła mi się podeszwa. Właśnie, postaram się zostawić podeszwę w kolorze czarnym. Czerwona kokarda jest już prawie sucha. Mam już tutaj przygotowaną odrobinę białej farby. Biorę ją na końcówkę cieniutkiego pędzelka i zrobię kropki. Takie białe grochy, wszędzie porozrzucane. Tak gotową kokardę, przepiękną czerwoną w białe kropki, w białe grochy w zasadzie, odstawiam, aby wyschła. Białym kolorem, również cieniutkim pędzelkiem, wykończę tutaj rączki Mini. Ona musi mieć przecież ubrane białe rękawiczki, więc całe dłonie pokryję po prostu białą farbą. Niestety, kochani, żółty kolor słabo pokrywa buciki. Zobaczcie, zostają takie smugi, nie wygląda to zbyt dobrze. Nałożyłam tutaj drugą warstwę, no ale nie jest zbyt ładnie, więc zrobię to, co zwykle, gdy farba zawodzi, czyli obsypię buciki brokatem. Brokat idealnie przykryje wszystko, przyklei się do mokrej farby. No a moja laleczka Mini będzie miała przepiękne, błyszczące buciki. Jeden bucik obsypany, to oczywiście to samo teraz robię z drugim. Z każdej strony nadmiar delikatnie strzepuję, tak aby za dużo tego brokatu nie było i odkładam do wyschnięcia. Ostatni element do zrobienia to jest dokończenie czerwonej sukienki. Na niej również powstaną białe kropeczki, tak jak na kokardce. Delikatnie po prostu przykładam pędzelek w miejscu, gdzie chcę, aby były kropeczki.
oprócz kropeczek jeszcze na samym środku, na górze zrobiłam biały kołnierzyk. I ponownie odkładam czerwoną sukienkę w przepiękne białe kropeczki do wyschnięcia. Kochani, mamy to, zobaczcie, wszystko idealnie mi wyschło. Każdy z elementów jest gotowy, aby złożyć wszystko w całość. Włosy wyglądają przepięknie, całe czarne, gdzieniegdzie troszeczkę mieli się brokat, ale to nie szkodzi. Czarne ciało myszki Miki, przepiękna czerwona sukienka, białe kropeczki, no i te przepiękne żółte buty. No to co, składam wszystko. Na początek może sukienka. Póki co wygląda ekstra. Teraz jedna z trudniejszych rzeczy, trzeba wcisnąć tutaj głowę. I Wam powiem szczerze, że to wcale nie jest takie łatwe. Troszeczkę farba mi tutaj schodzi, ponieważ ten otwór na głowę jest nieco mniejszy niż tutaj ta część, którą musimy wcisnąć. W bucikach wygląda, słuchajcie, jeszcze piękniej. Udało mi się nałożyć tę głowę w końcu. Nie było to wcale takie łatwe. I teraz najważniejsza rzecz, czyli taki błysk na oczach. Dzisiaj wykorzystam moje nowe lakiery do paznokci od Num Numsów. One nie mają żadnego koloru, tylko po prostu taki błysk przeźroczysty. I zrobimy tutaj oczy, aby błyszczały z daleka. I się tak troszeczkę mieniły. I chyba powinniśmy jeszcze poprawić usta mojej laleczki LOL Surprise. Do tego nie będę już wykorzystywać farbek, tylko wezmę sobie mój ulubiony lakier do paznokci Bopo o nazwie OMG, czyli Oh My God, i delikatnie, dosłownie leciutko poprawię usta mojej laleczki. Na koniec jeszcze kokarda na głowę. No i teraz Was proszę, oceńcie moją metamorfozę laleczki. Pamiętacie, jak ona na początku wyglądała? Była to niezbyt ładna LOL Surprise Fake, czyli chińska podróbka, a teraz zamieniła się w prawdziwą mini. Że dzisiejsza metamorfoza Wam się spodobała. Moim zdaniem metamorfoza chińskich podróbek LOL Surprise to naprawdę super pomysł, bo z takiej zwykłej laleczki, zobaczcie, moja chińska podróbka zmieniła się w myszkę Miki, a dokładnie w mini. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Na dole w komentarzu mi piszcie, jakie inne metamorfozy chcielibyście zobaczyć na moim kanale. I słyszymy się już jutro w zupełnie nowym odcinku. Do usłyszenia! Pozdrawiam Was! Pa, pa!